Przechodzimy do druku numer 188. W sprawie zadań powierzonych zakresu pracy remontowej gimnazjum szkół podstawowych w przedszkolu na rok 2013. Gimnazjum numer 37 średniowiekowej wymiana, drzwi wejściowych sala 45 tysięcy. Zespół szkolno-przedszkolny oświecenia 30. Kontynuacja wymiany stołarki okiennej 90 300 zł. Szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa numer 85. Remont sali. Wymiana wykładzie drogowej na parterze 45 tysięcy. Szkoła podstawowa numer 89. Likwidacja boiska asfaltowego. Remont kapitalny schodów głównych. Remont schodów głównych 45 tysięcy. Szkoła podstawowa numer 126. Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej tablic rozdzielni. Tablic rozdzielczych. Wymiana drzwi ewakuacyjnych w kłębie 45 tysięcy. Szkoła 144. Wymiana płytek PZV w salach i na korytarzach pierwszej i drugiej piętro 45 tysięcy. Szkoła samorządowa numer 125. Remont kapitalny tarasów, gruntów i schodów klasowych 27 tysięcy. Przedszkole samorządowe numer 131. Remont kapitalny dachu, wymiana rur spustowych i ogródek. Wymiana stolarki źródłowej 27 tysięcy. W szkole 140, numer 144. Uzupełnienie kostki drukowej tarasów, wymiana parkietu w salach 27 tysięcy. Przedszkole 148. Remont kapitalny tarasów 27 tysięcy. W szkole 152, remont kapitalny tarasów 27 tysięcy. W szkole samorządowe numer 177. Kontynuacja remontu kapitalnego elewacji wymiana okien 27 tysięcy. W szkole samorządowe numer 187, remont kapitalny zajmuje 20. Proszę Państwa, odbyło się spotkanie z własnego grona dyrektorskiego w szkole i gimnazjum. Była obecna dyrektor tutaj Janana. Kwota widać, co do przedszkoli. Zostało one podzielone równo. Co do szkół podstawowych również. Proszę Państwa, jedna była zmiana. Mamy teraz tak zwany zespół szkolno-przedszkolny numer 5 do oświecenia. Jest to gimnazjum, szkoła podstawowa i jeszcze dodatkowo przedszkole. Proszę Państwa, analogicznie do poprzednich lat. Rozpoczęliśmy od tego, ponieważ oni mieli zaniżone środki do pozostałych szkół. W tym roku te dwie szkoły, no dalej trzeba powiedzieć, trzeba je traktować jakby osobno, czyli ta podstawówka i gimnazjum dostają po równej kwocie 45 tysięcy, co robi nam 90 tysięcy złotych, ale z tych pieniędzy muszą się jeszcze podzielić w przedszkole. Na co pani dyrektor wyraziła zgodę, nie powiem, nawet się ucieszyła. 300 złotych, skąd się wzięło, to ponieważ kwotę podzieliliśmy na równo, zostało 300 złotych, 4, które zainwestowali, idzie do gimnazjum. Wydawałoby się, że to są duże pieniądze. Proszę Państwa, wiemy, jak szkoła ma oświecenia wygląda. Jest to największa szkoła z tyloma zakamarkami. Jest niedobra zdjęcia, uważam. Dwie sale gimnastyczne. Zresztą odbyło się spotkanie, mam nadzieję, że później nam Pan Przewodniczący Komisji Sportu opowie o bezpieczeństwie na tej szkole. Spotkanie Policja, Straż Miejska, Dyrekcja, no i przedstawiciel dziennikarzy. Dyrektorzy nie zwracali jakichś, znaczy nie było żadnych jakichś nieporozumień, czy całkowita zgoda. Cieszę się, że nie wiem, jak nikt. Było symboliczny przydział pieniędzy. Także no tyle. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Infrastruktury. Jednogłośnie za. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Sport. Nie opiniowała. Kultury. Nie opiniowała. Na porządku. Jedna głośnie za. Rewizyjna. Jedna głośnie za. Polityki społecznej. Nie opiniowała. Nie opiniowała dobrze. I edukacji. Na poziomie 21. Priorytetowa. Uchwała jak najbardziej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę o przyjęcie uchwały. Według druku numer 184. Według druku numer 188. W sprawie zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ja jeszcze proszę Państwa powiem tylko, że podobnie na gminie paragrafa, na tym paragrafie ubyło 106 tysięcy złotych w porównaniu do roku poprzedniego.
Zadecydam, że Rada Dzielnicy 15 Mistrzowice podjęła uchwała nr 20 sprawa łamane przez 188 łamane przez 2012 w sprawie zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Dziękuję.